Na początek pokażę Wam, jak zainstalować symulator Heidenheim ITNC 530. Wchodzimy w przeglądarkę internetową, wpisujemy adres strony internetowej, jak właśnie widać. Klikamy zakładkę Software. PC Software. Programming Station. Otworzyła nam się lista dostępnych do pobrania symulatorów. Tu jest właśnie napisana data wydania danego symulatora. Można wybrać różne, zobaczyć jakie są daty. Ostatnia pozycja tej wersji symulatora, no właśnie taką datę jak widać, jednak niestety wystąpiły problemy podczas jej użytkowania, więc wybieram przedostatnią, klikam download i jeszcze raz download. Pobieranie plików chwilę potrwa, więc postaram się wycinać taki fragment, gdzie nie będzie się nic działo. Otwieramy pobrany plik. Wyblokujemy folder, czykolwiek na przykład na pulpit, żeby był łatwy dostęp do niego. Zamykamy okno przeglądarki. Uruchamiamy plik setup. I przystępujemy do instalacji, która wygląda tak jak instalacja każdego innego programu. Profilaktycznie uruchamiamy ponownie komputer. Uruchamiamy program ikoną na pulpicie. Czekamy aż się uruchomi. Pierwsze uruchomienie zwykle trwa zdecydowanie dłużej niż każde kolejne. Zamykamy komunikat. Długo się nic nie dzieje, więc może pokażę tutaj taką opcję, gdzie można zmienić ustawienia programu. Właśnie w panel sterujący, czy ma być pionowy, czy poziomy, rozdzielczość ekranu, albo tryb w okienku, albo pełnoekranowy. Długo się nic nie dzieje, więc może zrestartujmy program. Jak widać, coś się ruszyło. Na początek kliknijmy przycisk CE, żeby usunąć błąd, bo właśnie to było na czerwone napisane. Klikamy tą ikonkę, później przycisk MOD. Wpisujemy kod 1, 2, 3, end. W tym miejscu możemy zmienić język na polski. Szukamy, tutaj widzę właśnie linijki mp7230.0 i w każdej linijce zmieniamy z 0 na 11. 11 to jest kod języka polskiego. Zatwierdzamy przyciskiem end. I tak jak widać, wszystkie napisy są w języku polskim. W tym miejscu wchodzimy do menedżera plików. Można właśnie się poruszać tymi przyciskami, kopiować pliki, tworzyć nowe. Pliki znajdują się w różnych folderach, tak jak tutaj właśnie widać. Można sprawdzić podgląd danego programu, jak będzie ta ścieżka narzędzia wyglądała. Przycisków funkcyjnych jest więcej niż widać, są one ukrywane pod tymi właśnie paskami. Można albo na nie klikać myszą, albo przełączać tymi softkeyami. Są właśnie też w linii pionowej, również można wybierać się w ten sam sposób. Tym przyciskiem zmieniamy widok.
Jeśli w danej chwili jakiś przycisk nie ma zastosowania, tak jak teraz ten, na górze pojawi się czerwony napis przycisk bez funkcji. Podwójnym kliknięciem albo Enter można wybrać jakiś program. No, przyciskiem C oczywiście można usunąć błąd. Widok symulacji. Można podkazać program, program plus człony, program plus położenie. I tak właśnie to widać w menu. Może pokażę po kolei. Przybliżyć. Obrócić. W jaki sposób tego używać, najlepiej samemu spróbować. Tutaj mamy treść programu. Może kliknąć wykonanie pojedynczego bloku i patrzeć po kolei, co się będzie działo. To jest oczywiście gotowy przykład, który znajduje się w zainstalowanym programie. Aby wyłączyć symulator, tym właśnie przyciskiem wywołujemy okienko, klikamy Stop i TNC, wyłączamy.